9 kwietnia wspominamy błogosławionego Antoniego Pavoni, prezbitera i męczennika. Miasto Savigliano w prowincji Queno miało w XIV i XV wieku grupę swoich synów, dominikanów, którzy dzięki swojej funkcji inkwizytorów przynieśli jej sławę. Byli nimi błogosławiony Antonio Pavoni, błogosławiony Pietro Cambiani, błogosławiony Bartolomeo Cerveri oraz ojciec Aimone Taparelli, wszyscy męczennicy. Błogosławiony Antonio Pavoni urodził się tam w 1325 roku i wstąpił do lokalnego klasztoru dominikańskiego Świętego Dominika. Istnieją niepewności co do jego życia aż do 1365 roku, kiedy został mianowany inkwizytorem generalnym dla Piemontu, zastępując swojego rodaka błogosławionego Pietro Cambianiego. W tamtym czasie kapituły generalne dominikańskie wymagały dla tej delikatnej funkcji teologicznego i tomistycznego przygotowania, posłuszeństwa wobec przełożonych i odpowiedniego zapału dla jedności wiary. Antonio Pavoni poświęcił się temu trudnemu zadaniu, często narażając swoje życie. Położenie geograficzne Savigliano, gdzie mieszkał, sprzyjało jego relacjom z dolinami Pirenolo, centrum wyznawców kościoła Waldensów. Antoni był przeorem klasztoru dwukrotnie w 1368 i 72 roku. Natomiast w 1374 biskup Turynu Giovanni Orsini powierzył mu kazanie na Wielki Post w miejscowościach położonych u wejścia do Doliny Pellice. Po odwiedzeniu Campiglione, Bilbany i Fenile, Antoni udał się na Wielkanoc do Brice Rassio. W następną niedzielę, po Wielkanocy 9 kwietnia, po odprawieniu mszy świętej i kazaniu w tej parafii, został zaatakowany przez kilku heretyków na placu wsi i zabity. Pochowany w Savigliano, jego ciało zostało przewiezione po raz pierwszy w 1468 roku, a od 1832 jest przechowywane w Racconigi, w kościele Anuncjacji i świętego Wincentego Ferreriusza przylegającym do dawnego klasztoru dominikańskiego. Antoni został uznany za męczennika przez papieża Grzegorza XI w 1375 roku i ogłoszony błogosławionym przez papieża Piusa IX 4 grudnia 1856 roku poprzez aprobatę dawnego kultu. Martyrologium rzymskie przypomina jego imię 9 kwietnia, w rocznicę jego narodzin dla nieba. Archidiecezja w Turynie, gdzie błogosławiony się urodził i jest pochowany, do reformy liturgicznej po Soborze Watykańskim II obchodziła jego pamięć w tym samym dniu, ale obecnie nie znajduje się już w kalendarzu diecezjalnym. Tylko diecezja w Pinerolo, gdzie znajduje się Brice Rassio, zachowała dowolne wspomnienie błogosławionego 9 kwietnia. Natomiast kalendarz liturgiczny dominikański proponuje wspomnienie dowolne błogosławionego Antoniego Pavoniego 3 lutego, razem z błogosławionymi Pietrem Cambianim z Rufia i Bartłomiejem Cerverim, którzy również byli męczennikami przez ręce Waldensów. Módlmy się. Ojcze, Ty dałeś błogosławionemu Antoniemu Pavoniowi odwagę narażania swojego życia dla Twojego słowa i świadectwa Ewangelii. Przemieniaj nas mocą Twojego Ducha, abyśmy stali się prawdziwymi uczniami i świadkami Chrystusa Pana, który żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.